Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz. M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie Multipaka polskiego z kolekcji Panini Top Class 2022. Mamy tutaj pierwszą limitkę. Jest nią Mason Greenwood. No i zobaczymy, kto będzie jako drugi. Wtedy dowiemy się, jaki pojedynek stoczymy. Pięć szetek, Odklejamy. No i zostały nam do sprawdzenia karty limitowane. Jedną już wiemy. A druga to 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 będzie Federico Chiesa, czyli Chiesa Juventus kontra Greenwood Manchester United. Taki pojedynek dzisiaj toczymy. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No, i startujemy. Pierwsza saszetka: Barela, top midfielder Inter, line-up Atletico, tripier, Koke, de Paul, Jorente, i trzecia karta specjalna z Ajaxu: mamy idola Blinda. I do tego jeszcze Botman Lil, Mendy, Chelsea i Barela, ponownie Inter. no i popatrzcie co wpada we własnej osobie Federico Chiesa Juventus czyli jest 1-0 dla Juve następnie Zile Idol z Bayernu a z kart bazowych Haaland Borussia Ederson Manchester City Rodrigo de Paul Atletico i jeszcze raz Juventus Danilo 2-0 trzecia saszetka Jorente, top midfielder Atletico, Fernandinho, kapitan Manchesteru City i bazówki Tiago Silva, Chelsea, Diogo Jota, Liverpool, Havertz, Chelsea i Kobel, Borussia Dortmund. Przedostatnia saszetka. I mamy Edersona z Manchesteru City, top defender, line-up Ajaxu, Berguis Stadić. Haller, i jest Manchester United, Rashford Idol 2-1. Następnie z bazówek Dzeko Inter, Tagliafico Ajax, Grbic Lille. No i ostatnia saszetka. Czy coś jeszcze tutaj się zmieni? Mamy Lawie, Ruki Manchester City. Logo Manchesteru United i mamy 2-2. A bazówki to Lemar Atletico. Lucas Vazquez Real, Fabinho Liverpool i Antony Ajax. Czyli koniec końcem mamy remis. Juve prowadziło 2-0, ale Manchester United wyrównał. Także moi kochani, krótki odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!